zdrowia, szczególnie dla normalnych. No i Józef Biden Stalin powiedział, że będzie ludzi wysyłał na Syberię. Subskrybujesz? Dziękuję. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No nie, no nie powiedział, że będzie wysyłał ludzi na Syberię, no ale by powiedział, że będzie wywalał ludzi na zbity pysk. Także to, no, najpierw jest wywalanie na zbity pysk, a później obozy koncentracyjne, czy gułagi. No w każdym bądź razie Józio Biden Stalin oskarża Amerykanów o to, że no, zarażają innych. No, nie wiadomo, kogo zarażają, bo ci inni, no to mają być niby zaszczepieni, a jeżeli są zaszczepieni, no to nie powinni się zarażać, albo nawet jeżeli się zarażą, no to co najmniej nie umrą. No i tak, taki to jest rezultat tych komunistów. COVID w zasadzie pozwolił im oszukać Amerykę, pozwolił wygrać demokratom. No i teraz jest jedno wielkie zaszczuwanie, kiedy prezydent Joe Biden przyszedł, no to powiedział, że zjednoczy Amerykę, powiedział, że w czasie tej przemówienia inauguracyjnego to zadeklarował, że musi być zjednoczenie, że trzeba zwyciężyć z COVID-em. No i wszystko ładnie cacy, jak opowiadał, no ale teraz w czwartek obraził w zasadzie połowę Ameryki, tym powiedział, że są wrogami ludu. No, zaczyna się coś takiego, że są wrogami ludu, no i sporo ludzi w budżetówce, szczególnie w budżetówce, no bo budżetówka, no co to jest budżetówka? No to są pracownicy państwowi, pracownicy federalni. On jest prezydentem federalnym, no i może robić co chce, ale jak się tak posłuchało jego, no to on powiedział, że jego cierpliwość już jest na marginesie, że cierpliwość była bardzo duża, no ale teraz cierpliwość się wyczerpuje, no i to, że ci niezaszczepieni, no to kosztują nas wszystkich. No spolaryzowane to jest określenie, tak? To jest jak zwykle szczucie jednych na drugich, to nie jest zjednaczanie, to nie jest szukanie jakiegoś środka złotego. No i najgorsze jest to w tym, że lewactwo naprawdę uważa, samo się zaszczepiło, no i w zasadzie każe innym coś robić, tak? No tak jak jest ze wszystkim. Prawo do własnego ciała mają ludzie do skrobanek wieku, no do momentu urodzenia, no ale prawo do swojego ciała już ludzie nie mają, jeżeli nie chcą się zaszczepić, także ta dobrowolność i ta wolność i dobrowolność w pewnym momencie znika, w zależności co komunista powie, no i to jest Józio Biden Stalin. No niby może te federalne jakoś tam regulować, no i przypuszczalnie będą zwolnienia, no ale prywatne biznesy, no to już nie za bardzo zmusza prywatne biznesy do robienia czegoś. No biznesy, które mają ponad 100 osób, ale to jest 2/3 amerykańskiej siły produkcyjnej. Ta populacja to jest 2/3 jest w firmach powyżej 100 osób. No i jeżeli te firmy nie będą tego przestrzegały, no to rząd państwowy, przepraszam, rząd federalny w zasadzie może za każde przekroczenie karać 14 tysiącami dolarów. No to są ciężkie pieniądze. Bardzo dużo tych biznesów, no to już teraz w zasadzie wymaga, no nie tyle wymaga, no z reguły to jest tak, że mówią, nie trzeba być zaszczepionym, ale jak się nie jest zaszczepionym, to trzeba maseczkę mieć. Jeżeli się jest zaszczepionym, no to wtedy maseczki nie trzeba mieć. Ale żaden biznes nie mówi tak, masz iść i się zaszczepić, dlatego, że się boją. Boją się najróżniejszych reperkusji i reakcji i tak dalej, i tak dalej. No a teraz, no to już w zasadzie słuchają, mówią, że rząd zmusza. No biznesy się boją, no bo ludzie będą się zwalniali, spora część będzie się zwalniała, no bo nie ma przekonania o tym, nawet wśród
wśród lekarzy, wśród ludzi pracujących w medycynie. No i słusznie. To wszystko dawno by się już przewaliło, jeżeli te szczepienia by nie poszły w tym kretyńskim kierunku, no bo miało być, powiedzieli, że jak będzie 50% zaszczepionych, to będzie już bardzo dobrze. 75% no to już w zasadzie jest odporność stadna. No i wszyscy ci, którzy nie chcieli się zaszczepić, w zasadzie jeżeli by zachorowali, no to też biorą ryzyko na własny kark, na własne plecy. No i to powinno być respektowane. Ale nie jest. Biden po prostu w tym komunistycznym szale doprowadza do tego, że będzie zamordyzm. No i teraz pracodawcy, co oni mają, kto to będzie uskuteczniał, gdzie będzie ta policja szczepieniowa, czyli będą przychodzili i ścigali ludzi, będą brali łapówki, no bo to zawsze są łapówki. No najciekawsze jest to, że kongres, te komunistyczne świnie, cały kongres, wszyscy ci politycy są wyłączeni z przymusu szczepienia. No to jest rząd federalny, to jest 435 reprezentantów wybieranych co dwa lata. No trzeba pamiętać, co dwa lata. No i teraz 2022 trzeba będzie ich wszystkich wywalić na pysk. Jest 100 senatorów wybieranych na 6 lat, czyli będzie wybieranych 33 senatorów. Też wszystkich tych, którzy doprowadzili i pilnowali tego szczepienia, tego zamordyzmu na pysk. Po prostu trzeba głosować na nich i wywalać ich wszystkich dyrektorów w szkołach, wszystkich te rzeczy, gdzie ludzie, gdzie obywatele mają coś do powiedzenia, to po prostu trzeba głosować, wywalać. Normalnie muszą wrócić do roboty. OSHA, no to jest w zasadzie, to jest Ministerstwo Bezpieczeństwa Pracowników, bo to się nazywa Occupational Safety and Health Administration, czyli to jest, można powiedzieć, bezpieczeństwo zawodowe i Ministerstwo Zdrowia. No to oni pozwalają wydać, taki jest dekret, no ale to dekret jest w wypadku, jeżeli są jakieś takie straszne niebezpieczeństwa, jest jakieś zagrożenie życia, jeżeli jest coś trującego, no to można wydać jakieś takie zarządzenia, no ale te zarządzenia to są tylko w pewnych przemysłach, czyli w tych przemysłach, jakichś tam kopalniach, hutach, stoczniach, fabrykach chemicznych, także Biden przekracza kompletnie swoje kompetencje. Oni po prostu taki zamordyzm robią wbrew demokracji, wbrew, nikt ich nie wybierał do tego, żeby rozkazywali ludziom. To jest najgorsze, że co to jest. OSHA na przykład nakazała, czyli ten BHP, to Ministerstwo Odpowiedzialne za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy, no to nakazało szpitalom, żeby stworzyli jakiś taki plan przeciwko zarażeniom COVID-em, no ale to oni już wszyscy to w zasadzie mieli. Też OSHA nakazała, że jak ktoś ma żółtaczkę, no to pracodawca, te szpitale mają zapłacić za to, za te zaszczepienia, ale OSHA nigdy nie powiedziała, że muszą być zaszczepieni. Także Biden, Józio Stalin wychodzi i pierdoły opowiada. No i najgorsze jest to, że Biden reprezentuje tych kretynów, którzy w zasadzie podają sprzeczne informacje, tak? No bo jeżeli w jego przemówieniu on podkreślał to, że ci, co są zaszczepieni, no to w zasadzie są bezpieczni od jakichś strasznych reakcji na COVID. No, każdy może zachorować, no ale już jest troszeczkę, nie wykorkuje, można powiedzieć. Ale on też powiedział, że ci niezaszczepieni muszą pilnować, aby ci zaszczepieni się nie zarazili, tak? Także to jest jeden kretynizm. Każdy normalny
to rozumie, bo jeżeli jakimkolwiek niebezpieczeństwem coś jest, no to nie zaszczepieni są niebezpieczeństwem tylko dla nich, no bo cała ta szczepionka nie miałaby sensu. No i jedynym niebezpieczeństwem, no to by było niebezpieczeństwo dla tych najbliższych, czy tych naokoło, którzy też nie są zaszczepieni. No ale każdy powinien mieć własne zdanie i własną decyzję, co zrobi. Prezydent oskarżał tych niezaszczepionych Amerykanów za to, że te wszystkie zapewniają miejsca, gdzie ludzie przychodzą na w czasie pogotowia jakiegoś, że karetki zapychają i tak dalej, że nie ma miejsc dla normalnych pacjentów. No prawda jest taka, to jest kompletnie fałszywe, prawda jest taka, że szpitale same pokasowały wszystkie takie, można powiedzieć, operacje, które nie są wymagane, ale przyjmują, no i jeżeli jest jakieś tam niebezpieczeństwo, no to wszystko normalnie się to toczy. Również opierniczył gubernatorów za to, że nie zabezpieczają swoich własnych obywateli. No bo w Ameryce jest 50 stanów, jest 50 gubernatorów. No połowa jest, powiedzmy, republikańska, połowa demokratyczna. No i nie wspominał konkretnie których stanów, ale wspomniał, że ci gubernatorzy, którzy zakazują, czyli robią nielegalne to, żeby w szkołach był nakaz noszenia maseczek, no czyli to chodzi szczególnie o Florydę, no bo ta Floryda jest nienawidzona przez demokratów, ale czyli opierniczył wszystkich republikańskie stany, ale stany z demokratami, można powiedzieć, jak Louisiana, stany z demokratami, jak Północna Karolina czy Oregon, no to oni też mają wzrost nie tyle śmierci, co zachorowań. No, ale te zachorowania, no to też nie są takie nieprawdopodobne. No, w wieku, powiedzmy, dzieci 15 do 17 lat, no to jest chorych około 2000 na milion. No to nie jest dużo. To nie jest dużo. 2000 na milion, no to przy 50 milionach uczniów, no to jest raptem 20 tysięcy chorych, tak? Chorych, ale to nie znaczy, że będących w szpitalu. Umarło około tam 500 dzieci w Ameryce przez te półtora roku, no ale to nie były dzieci, które jadły mięso, które biegały, które były zdrowe, jakieś energiczne. To było te 500 dzieci, no to były dzieci z jakimś rakiem, z jakimiś powikłaniami, z jakimiś żółtaczkami. No najczęściej no to w zasadzie otyłe, no bo jeżeli dzieciaki są otyłe, no to zaraz tracą jakąś taką odporność i tak dalej, i tak dalej. W Ameryce, powiedzmy, wiek 30 do 40, no to też jest około 1000 na milion. No wszystko jest mniej więcej 1000 na milion. Wiek 75 lat ponad, no to jest tam 700 nawet na milion. Zachorowań. No i te bydlaki właśnie to kłamią, że nie mówią o śmierciach. Te zachorowania, no to te zachorowania tak jak grypa. W Ameryce na grypę głosuje. Choruje około 40 milionów Amerykanów co roku. Czyli to jest, powiedzmy, no 30 milionów to by było 10%, no to gdzieś 5%, nie, ile tam choruje, 40 milionów, no to 13% ludzi choruje, no i co roku umiera około 40-60 tysięcy właśnie na grypę, konkretnie na grypę, bo są jakieś tam powikłania, także koronawirus, no to nie jest dużo gorszy, nie jest dużo lepszy.
No i Biden opieprza. Biden opieprza politycznie republikanów, no ale nie wspomina, że na Florydzie, na przykład w Miami, no to 80% ludzi jest zaszczepiony. W Orlando, czyli tam, gdzie jest Disneyland, Orange County, no to jest 66% ludzi zaszczepiony. A w Chicago, gdzie są komuniści, demokraci, jest 60%. Bronx, gdzie jest, to jest część Nowego Jorku, ta czarna część Nowego Jorku, no to jest tylko 60% ludzi zaszczepionych. Naokoło Las Vegas, no tam, gdzie też z jakiegoś powodu są demokraci, to jest 50% zaszczepionych, a w Detroit, w Wayne County, no to jest tylko 54%. No to są te hrabstwa, można powiedzieć, czarnych, no bo czarni nie będą się szczepili, no po prostu mają takie podejście, że nie będą się szczepili, no i się nie szczepią. Biden patrzy na te badania opinii publicznej. Te badania opinii publicznej robione wśród demokratów dla demokratów, no to pokazują, że po prostu wszyscy popierają. Wszyscy są, to są takie cykory, tacy tchórze. On w zeszłym roku powiedział, że zabije ten wirus i zadeklarował w zasadzie zwycięstwo już w czerwcu. A teraz chce oskarżyć wszystkich innych, że to się wszystko podnosi. No, statystyka jest dosyć prosta. Ta ilość śmierci, powiedzmy, jest nie jest taka straszna, jak mówili. Na początku to mówili, że to jest będzie 3, 4, 5 milionów, czyli bardzo, bardzo dużo, ale to nie jest. Biden polaryzuje. Biden i demokraci szczują po prostu obywateli jednych na drugich. No i to jeszcze bardziej spowoduje to, że ludzie będą stawiali opór, no i się boją. No ale najciekawsze jest to wszystkim, że te wybory 2022 doprowadzą do tego, że normalni wrócą do władzy. 2024 republikanin będzie wybrany. No zobaczymy, co ekonomicznie Biden zniszczy Amerykę. No teraz to chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że będzie atak na Izrael. No ta broń, która te 80 miliardów, które tam zostało, te rakiety, nie rakiety, najróżniejsze samoloty, nie samoloty, no to oni znajdą operatorów, znajdą tych dżihadystów, także atak na Izrael to przypuszczalnie będzie przed końcem kadencji Bidena. No musi być przed końcem kadencji Bidena, no bo wtedy po 24 roku, no to republikański prezydent by zareagował. No i kiedy Izrael zostanie zaatakowany, zniszczony bardzo przez przypuszczalnie Palestyńczyków z poparciem Iranu, no to wtedy drugie co zrobi, no to Chiny. Chiny wejdą do Tajwanu. Teraz taka sytuacja była, że w Kalifornii dzieciaki w szkole tam chciały coś napisać, jakiś raport, no to poprosiły ONZ o jakiś tam materiał. To z ONZ-u przyszła informacja, że wszystko ładnie, cacy, ale amerykańska szkoła nie może używać nazwy kraju jako Tajwan, tylko musi wpisywać w tych dokumentach Tajwan, / Republika Chińska, tak? Tak, także to jest ten idiotyzm. No zobaczymy, co będzie. Przez tę kadencję będzie makabrycznie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. No mam nadzieję, że ten filmik nie spowoduje kontrowersji. No to jest to, co to są fakty, tak? To są fakty. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie za tym, żeby komunizm nie nastąpił.
przekaz dla socjalistów w Ameryce, no chyba ciągle, chyba już najwyższy czas, żebyście się gryźli w język, że wybraliście Bidena, wyrywacie sobie włosy, no to jest nadzieja, że sobie wyrywacie, zmieńcie swoje przekonania, popatrzcie, co się dzieje. Zdrowia dla normalnych.